Gość dnia Radia Żnin FM to audycja, w której poruszamy ważne tematy dotyczące życia mieszkańców Pałuk. To również ciekawi goście, którzy często w prosty sposób mówią o trudnych sprawach. Dziś w naszym studiu Radia Żnin FM obecny jest ksiądz Stanisław Taraczyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie, który ostatnio gościł w związku z wielbłądem, o którego walczyliśmy i o którego zawalczyliśmy, także wygraliśmy. Pierwsze miejsce, wielbłąd przyjedzie, proszę księdza, do nas, prawda? Tak, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w tej gonitwie przedświątecznej. No, możemy się cieszyć, bo no, odnieśliśmy sukces. Myślę, że można różnie na to patrzeć, ale myślę, że ja jestem w każdym razie zadowolony i myślę, że ci wszyscy, którzy wysłali maile, a było tych osób ponad 3000, dowiaduje się, że z różnych stron. To nie tylko ze Żnina, ale Żnin był powodem tego, że znajomi wysyłali z całej Europy i nie tylko. Maile szły do centrum, czyli do Warszawy. Ale ta sytuacja nie do końca była jeszcze pewna pod koniec tego konkursu, bo tam była różnica niewielu głosów. Był taki kryzys chyba po 8 grudnia, gdzieś tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, czwartek. No powiem szczerze, że patrzyłem z niepokojem, bo różnica była chyba 30 maili, więc no blady strach padł, no ale Żninianie, Pałczanie i wszyscy spowinowaceni wzięli się ostro do pracy i odskoczyliśmy właściwie w ciągu jednego dnia gdzieś koło 300 maili, także dziękuję bardzo serdecznie i szkołom, wszystkim uczniom. Byłem w różnych miejscach w związku ze świętami i gdziekolwiek wszedłem, to wszędzie mówiono, że wysyłano maile, więc wierzę, i że tak się stało, no bo inaczej byśmy nie wygrali. No właśnie, ale to, że wygraliśmy tego wielbłąda, to jedno, a dwa, to, że ten wielbłąd dla Żnina ma też taki trochę inny wymiar, tego, że potrafiliśmy się zjednoczyć i gdzieś tam zawalczyliśmy wspólnie razem. Tak, bo właściwie o to chodzi, bo wielbłąda można wypożyczyć, nie? Można to zrobić. Ja już rozmawiałem z tym panem, który zajmuje się wielbłądami, znam jakie są koszty wynajęcia, że tak powiem. No tylko właśnie, na tym polega cała historia, że chodzi o zabawę, chodzi o integrację, chodzi o to, że ludzi stać na to, żeby z różnych stron, bez względu na jakiekolwiek tam anse, jesteśmy w stanie być razem i to jest fantastyczne. I to przed świętami to jest bardzo fajny znak. No właśnie, teraz przed świętami myślimy o wielbłądzie, ale też o tym, żeby przywitać Melchiora, Kacpra i Baltazara w Żninie. Czy już się rozpoczęły te przygotowania? Bo to będzie inny orszak niż zwykle. To znaczy przygotowania, one trwały bez względu na to, czy ten wielbłąd byłby, czy nie był. To przygotowujemy się, ponieważ ten rok będzie taką małą naszą rocznicą, bo to już po raz piąty, jeśli w Warszawie idzie ten orszak 8 raz, a u nas 5, no to wcale nie jesteśmy gorsi. Myśmy od nich zaczerpnęli, to znaczy ja brałem taki wzór, przykład z tego orszaku warszawskiego, natomiast myśmy ustawili pewne rzeczy po swojemu, bo specyfika naszego miasta też temu sprzyja, ponieważ mamy 3 parafie, no i to się bardzo, bardzo fajnie składa w całość. Czy w związku z tym, że ten orszak będzie właśnie taki wyjątkowy, pojawią się też inne dekoracje? Bo wczoraj na sesji Rady Miasta poruszony właśnie został temat wśród radnych, że jeżeli już mamy tego wielbłąda, to żeby przybrać to nasze miasto i wszystkie parafie w jakiś taki wyjątkowy sposób. Nie wiem, co radni mieli na myśli. Fajnie, ja się cieszę, że nawet radni się tym zainteresowali. Natomiast no, myślę, że chodzi tyle o radość bycia razem. Trasę mamy fajną w tym roku, no więc powiem, nie ukrywam, że mi bardzo zależało, żeby to się stało w tym roku, dlatego że akurat w tym roku przypada punkt docelowy Kościół Świętego Marcina.
A więc mamy piękną trasę, mogą być piękne zdjęcia. O, jak już jesteśmy przy tym, to mogę powiedzieć, że jest drugi konkurs. Już nie tyle można wygrać wielbłąda, co bardzo interesujące nagrody. W czasie orszaku można robić zdjęcia i przesłać właśnie do Warszawy. Tam jest specjalna komisja i myślę, że mamy tutaj fantastycznych ludzi, którzy robią zdjęcia, a no, sceneria będzie tym ciekawsza, więc bardzo polecam tych, którzy fotografują, żeby po prostu swój sprzęt wyciągnęli, przyszli z nimi, porobili fajne zdjęcia, bo myślę, że będzie no, bardzo fajnie będzie to wyglądało. Nie wiem, jaka będzie pogoda, bo tak wygląda na wiosnę, ale no, zobaczymy. Mamy wiosnę tej zimy, także wszyscy profesjonaliści, amatorzy też niech szykują swoje sprzęty i czekamy do 6 stycznia. Tak, ja jeszcze, to znaczy tak, my to dopracowujemy, bo tam są jeszcze, tam jest wiele takich niuansików, które trzeba dopracować, dlatego będziemy podawali Państwu informację, o której, bo na pewno będziemy wychodzili wcześniej. To jest związane z relacją telewizyjną, a więc to jeszcze musimy dowiedzieć się, o której i jak to będzie wyglądało, więc jest taka myśl, żeby wyjść, tak żebyśmy no, nie stracili tego wejścia na wizję. Tu ksiądz powiedział coś bardzo ciekawego, będzie też telewizja u nas. Tak, najprawdopodobniej, bo jednym z głównych sponsorów jest program pierwszy polskiej telewizji, Polskie Radio. No wielu ciekawych tam jest tych sponsorów, więc tyle co mówili mi organizatorzy, za wielbłądem no, idą inni. A więc idą środki masowego przekazu, które relacjonują też to spotkanie i myślę, że gdzieś pewno tu się też pojawią, ale no, nie znam jeszcze do końca szczegółów, trudno mi cokolwiek powiedzieć. Nie wiem, czy przed świętami cokolwiek się dowiemy. Także wkrótce możemy się spodziewać gdzieś tam pewnie tych szczegółów po świętach. Ja myślę, że już, ja jeszcze będę się kontaktował, ale myślę, że już pewne szczegóły będziemy ogłaszali 27 w niedzielę po świętach. Mamy taki długi ciąg tych świąt tegorocznych, więc myślę, że tam powiemy i na pewno 3 stycznia, 1 stycznia, 3 stycznia będą informacje w kościołach. No, jeśli będzie chciało, będzie można, to przez radio też podamy informacje, żeby do jak najszerszego grona ludzi, gremium ludzi dotarło. Oczywiście będziemy Państwa informować o tym wielbłądzie w Żninie i o orszaku Trzech Króli, który przejdzie ulicami naszego miasta. No, orszak się zapowiada bardzo ciekawie, nie będę wszystkiego zdradzał. No niestety, ale może chociaż jedną rzecz pod choinkę, tak? No nie. Pod choinką musi być trochę tajemnicy. Także zostawiamy Państwa z tą tajemnicą. A teraz już przed świętami, prawie jak ten Kacper, Melchior i Baltazar, podążamy do wigilijnych stołów, bo to już jutro. Jak powinniśmy przygotować nasze serce na przyjęcie Pana Jezusa? No ja nie wiem, czy w tym rozgardiaszu da się radę to wszystko uporządkować, ale myślę, że wielu ludzi to rozumie, że oprócz stołu także potrzeba pewnego uporządkowania wewnętrznego i myślę, że ten czas świąteczny też nam w tym dopomoże. Tak długi czas i potem poświąteczny, więc ten okres też się nie kończy. Boże Narodzenie to jest też taki pewien symbol, bo my wiemy, że Pan Jezus przyszedł, a więc to nie jest jakieś odkrycie. Chodzi o to, żebyśmy tą rzeczywistością, którą przyniósł Jezus, nieustannie, że tak powiem, żyli. I to jest tak najważniejsze. Jeśli nam się to uda, to będzie fantastycznie. I tego Państwu życzę, żeby nam się udało. Żeby nam się udało wprowadzić więcej pokoju, więcej życzliwości, więcej serdeczności, więcej takiego ludzkiego spojrzenia człowieka na człowieka. Do człowieka, tak. I tego wszystkiego Państwu życzymy. Dziś razem ze mną w studiu był ksiądz Stanisław Tarczyński, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Żninie. Dziękuję za rozmowę. Wesołych i pogłębionych świąt życzę wszystkim, którzy nas słuchają. Szczęść Boże. Gość dnia Radia Żnin FM.